Kurwa, jak ja jestem pacyfistą, a wy tu agresję ze mnie chcecie. Z agresją i impetem. Mój czas nadchodzi i jestem gotowy na każdego rywala. Jak zobaczę właśnie kibiców przeciwnika, to będę chciał im pokazać po prostu, że to jest mój czas i moje miejsce. No i tak samo jak było z Georgiem, skończyłem dużo mocniejszego i faworyzowanego Bugara przed czasem, także ten aspekt mentalny też poszedł po tej walce na pewno do góry. Tak samo będę chciał pokazać Żiwko, że to ja jestem mocniejszy i tak samo będę chciał utrzeć nosa jego kibicom. Zmierzam na sam szczyt. Marzeniem jest, no, żeby zostać takim naprawdę kozakiem, żeby kiedyś moje dzieci albo wnuczki, jak usłyszą moje imię albo nazwisko, no to żeby wiedziały, że to był fajny chłop i dużo nawojował w tym świecie. Możemy sobie gadać, knockout, poddanie, decyzja. W walce w Bułgarii interesuje mnie przede wszystkim zwycięstwo. Chcę być nieobliczalny, chcę zaskoczyć czymś fajnym mojego rywala, a co to będzie, no to będziecie musieli zobaczyć. Żiwko, na Georgiego potrzebowałem 4 minuty, a na ciebie będę potrzebować 2. Widzimy się 11 września.